Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Fallout 1.5 Resurrection i lecimy po zapasy, odnowić zapasy, bo się kurde, trzeba przyznać. O ja pierdolę. Pokończyły i strasznie ciężko nam idzie z zapasowymi broniami tutaj. W ogóle nie wiem, zacząłem jakoś mocniej obrywać, czy to się może znosić? Może podejdę tędy, bo to była tragedia. Nie, kurwa, za dużo. A nie, dobrze, dobrze, cicho. Ta moja zbroja, bo strasznie zacząłem obrywać sporo, nie? Zauważyliście też? Po 20, kurde. Dlatego właśnie też musimy... O, 39. The fuck? 52? Ej, ale ja tak nie obrywałem aż tak, kurwa, wcześniej, naprawdę. Ale tak czy siak, musimy iść i uzupełnić te zapasy, bo strasznie nam kiepsko idzie, kurde, powoli przede wszystkim z tymi broniami zapasowymi. I jak widzimy, to jest też gówno straszne. No, no i tyle. No, chyba w ogóle oleję tych typów na razie. Oni tu będą na nas czekać, ale... No nie wiem, dasz radę go zabić? ...32. Czym ty strzelasz, człowieku? Chcę wiedzieć to. Ja pierdolę, nie? No nie, nie przeżyję tego. Nie chcę mi się kurwa znowu... Dobra. I ja uciekam, nie? Albo tego typa spróbuję zabić, może tak, może tak. Zobaczę, co on ma. No to jest broń, którą ja bym też miał, gdybym używał właśnie laserowych pewnie. I bym tutaj dobrze robił, nie rozpierdol. Kurwa, 18. Jak wiemy, kurde, z tamtego pistoletu maszynowego dwie serie praktycznie kolesia nie ma. Zjebanego minigana nie mogę go, kurwa, zabić. Rozumiecie to, nie? Także kurwa, no nie chuja, no musimy stąd spadać. Ja omijam ich teraz, nie? No i spadam stąd. Wiem, że to nie wygląda zbyt zajebiście teraz, ale to jest jakiś żart ogólnie. Przecież żeśmy wycięli całe poziomy, nie? Tych wrogów. I no i co z tego? Spoko, spoko, wrócę tutaj z lepszą bronią. Cię kurwa załatwię. Jak najwięcej tej amunicji by się przydało, nie? Że zrobimy sobie chyba takie nawet porządne, kurde, jakieś zakupy. Zatoczymy spore koło, licząc na to, że amunicja tam się będzie odnawiała.
Musimy jak najwięcej. Jeszcze kurwa. Problem jest, że kasa mi się kończy. Tam w bazie mutantów pochowałem bronię na sprzedaż. Oczywiście będę omijał, starał się omijać te kurde spotkania. No to niepotrzebne do niczego. Ewentualnie do poziomu, który i tak przejdę. Raczej. Tak mi się wydaje, 12 tysięcy. Tą graty pochowałem na sprzedaż w sumie w szafce. Gardzę. Gardzę wami, modliszki. Nie ma potrzeby. Okej. Może będę miał coś na sprzedaż jeszcze, bo kasa mi się chyba skończy zaraz i tak. No wezmę. Wszystko się przyda teraz. Sorry. I w sumie podoba mi się to, że tu nie było takich hop-siup w tej bazie, nie? Raz, dwa. I to tam pasuje. Nie śpieszy mi się w tej grze. Są takie gry, gdzie mi się trochę śpieszy, żeby ją skończyć, nie? Jak wiem, że już jestem blisko końca, to mnie irytuje jakieś przedłużanie na siłę, nie? Tutaj nie ma takiego przedłużania na siłę, po prostu zabrakło mi amunicji. Bo ogólnie, i leczenia ewentualnie, bo ogólnie to bym tam dał radę. Czyli po prostu nie jest łatwo i to jest okej. Jak najbardziej. Akurat do tej snajperki to spoko, jakoś tak strasznie dużo nie żre, nie? Czekajcie, jeszcze raz. Gorzej z tym pistolecikiem, ale akurat do niego widziałem gdzieniegdzie tego ammo trochę. Nie wszędzie, ale było. Kasa się kończy. No mówię, mam tam graty, kurde. W szafce schowane.
I w obozie bandy, byłej bazie mutantów i w bazie łowców mutantów. Tak czy siak, no lecimy do Sedlitz, zobaczymy co jest grane. Trochę amunicji najwyżej sprzedam tutaj do karabin, do... No do karabinu, no. Najmniej potrzebnej. To mniej więcej w stanie stwierdzić tak na oko, ile bym potrzebował tej amunicji. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale nie będziemy biegać za długo w tą i z powrotem. Pokaż, co tam masz. Gówno, z czym ty mi tu wyjeżdżasz? Dawaj. Ja nie jestem jakiś poturbowany. O dziwo. I to jest piękne w Falloutie, na przykład, jeżeli ktoś nie wie, nie? Ktoś ogląda sobie tą serię, bawi się dobrze, tam jest, spędza czas miło i tak dalej, ale nie grał w Fallouty, na przykład te. To jest piękne. To, co teraz każda gra próbuje osiągnąć, ale ja nie zauważyłem, żeby jakiejkolwiek się udało, jeżeli chodzi o RPG. Nawet Obsidianowi się nie udało w ostatnim Outer Worlds, mimo że tak się reklamowali trochę, że w tej chwili ja mogę zrobić w tym mieście kompletny rozpierdol. Ja mogę zacząć wszystkich zabijać. I jak wszyscy ci ludzie zginą, to nic. Life goes on. Pewnie dostanę jakiegoś... jakąś reputację, nie? Typu właśnie mam tu hienę cmentarną, owca mutantów, bohater, nie? Spadnie mi karma pewnie, bo będę zabijał niewinnych też ludzi. Oczywiście reputacja tam pospada. Albo wzrośnie. Ale to nic. Po prostu. Podejmę taką decyzję, to tak będzie. I to są właśnie te pustkowia, to jest właśnie to uczucie tego, poczucie tej matni. W zasadzie. Ten świat taki jest już, po prostu, co nie? I to jest piękne w zasadzie w tym Falloutie, że ty cały czas miałeś, grając w Fallouty klasyczne, ty zawsze miałeś to poczucie, że no możesz, może coś takiego się stać, co nie? Co też mówię, zaatakujesz policję, może tylko policja będzie z tobą walczyła, możesz ich wyciąć, nie będzie policji w tym mieście. Na tej zasadzie. To było za, to jest, tutaj możecie to zrobić, jak chcecie. Wiadomo, że jeżeli zabijecie kogoś ważnego dla fabuły, no to może być kilka takich osób, ale w tej, to, jeżeli zobaczycie speedruny Falloutów na YouTubie na przykład, no to można przejść na przykład tam, nie wiem, w 15 minut, jeżeli już wiesz, gdzie masz iść i z kim rozmawiać. I to jest jedyna na przykład osoba, której nie możesz zabić, żeby przejść grę.
bo musi coś tam jeszcze powiedzieć na przykład, nie? Ale tak poza tym, whatever, rób co chcesz, nie? I to jest zajebiste. Dobra, temat tu z tym paki. Mi bardziej teraz jednak na tej amunicji zależy. Więc najpierw zobaczę amunicję. Ci tutaj nie szaleją. Mają tylko steampaki w sumie. Oczywiście wezmę. O kurwa. O ja, nieźle. Dobra, tych... To mi się wydaje, nie jest mi potrzebne aż tak bardzo. Bo... Ta zapasowa amunicja mi się nie przydaje na tą bazę, bo ona jest... No to widzicie, tam ja się tylko męczę z tym, nie? Pierdolę. Ale coś tam sobie zostawię na czarną godzinę. I Walbeckerkę mam w skrzyni, coś na sprzedaż, to wezmę, wyciągnę i posprzedaję. Gorzej, że oni tutaj nie mieli tej amunicji, co ja chcę, kurwa. Ajajaj. A tylko amunicję mi teraz chodzi, jak nigdy. W zasadzie tylko. Steampaki też się by tam wzięło. W ogóle tutaj jeszcze nic nie, czasami coś nie zostało w mojej pierwszej kanciapie. Jeszcze coś jest! Normalnie. O, jest jeszcze to amo. Okej. No to bierzemy, będziemy sprzedawać. Cyk, cyk, cyk. Wszystko, prawie. To jest ta trucizna, nie? Surowica mutacyjna. No pewnie. Już nie uniesie. No tu Kolunio miał 3 steampaki, no chyba nie pogardzimy. Także jak widzimy, niby się zbliżamy do końca, ale to jeszcze nie koniec, ewidentnie. Ciężko mi powiedzieć, nie chcę sprawdzać solucji jakichś tego, po prostu. Zbliżamy się na pewno do końca, ale to jeszcze nie koniec. To na pewno. Dobra. Okej, to dobry interes. Para pa pa pa.
Okej, no to co? Albuquerque. Albuquerque. Zapisałem? Nie, chyba. Już tak, wiecie, jak zamykacie drzwi i potem, kurwa, zamknąłem drzwi? I sprawdzacie? Tak, zamknąłem się. Okazuje, że zamknąłem. Bo robicie to już automatycznie. Ja tak samo z zapisywaniem czasami. Dosłownie przed chwilą pewnie zapisałem i teraz... Nie wiem, czy zapisałem, bo może tylko o tym pomyślałem. Tak szybko to zrobiłem, że chuj wie. Co się działo. O kurde. Ostatnio z czegoś się brechtałem. Strasznie. Próbuję sobie przypomnieć z czego. Jest kilka jeszcze takich historyjek, co chciałem wam opowiedzieć kiedyś. Zostawiam je też na później. Miałem nadzieję, że opowiem je podczas rozmowy w jakimś tam Witam Prawda na przykład, bo to wtedy ma lepszy efekt taki, jak se gadasz z kimś bezpośrednio, nie? Ale jak coś mi się teraz przypomni, to wam opowiem. Śmiesznego może. Myślałeś, że to będzie walka, mówisz? Przyjacielu. Za to na przykład mogę poruszyć z wami jeden taki temat. Fajnie jakbyście mi powiedzieli w komentarzu, tudzież komentarzach, co o tym myślicie ogólnie. Na przykład mam kolesi, kumpli i przyjaciół w zasadzie. Można to różnie podzielić w zasadzie, zależy kto. Których znam od 6-7 roku życia, czyli jakieś 25-26 lat, nie? Znamy się, dużo żeśmy razem przeszli. Wzloty, upadki, rozłąki, powroty. Ale nigdy nic takiego, jakiegoś, kurde, wiecie, zmieniającego życie, że tak powiem, że w sensie, że ktoś naprawdę zrobił nam, któremuś zrobił jakąś niewiarygodnie, jaką krzywdę, nie? Przynajmniej nie mi. Także znamy się, no i z częścioma, część z nich mogę nazwać przyjaciółmi, a część z nich no, znajomymi po prostu. Zależy od charakteru and shit. I my na przykład jakoś, kurde, mieliśmy tak, że znając się tyle lat, jakoś jakby swoją przyjaźń, znajomość potrafiliśmy jakoś zbudować na pewnych zasadach. I jakoś potrafiliśmy stwierdzić w pewnym momencie, że to i to. To znaczy, siedzieliśmy na przykład w 6 osób, dajmy na to. I wiadomo, że jak się ludzie znają na przykład dobrze i lubią, to czasami lubią się też pobluzgać na przykład, nie? Tak dla zabawy, to jest w faceci przynajmniej, wiadomo. I to jedni się normalnie bluzgają od najgorszych i nic się z tego, nic sobie z tego nie robią, inni inaczej tam się bluzgają, tylko delikatnie na przykład, nie? No i my żeśmy też tak trochę od debili się bluzgali i tak dalej, no i w pewnym momencie gdzieś tam... To było bardzo dawno temu, jak my żeśmy to stwierdzili. Doszliśmy do wniosku, że to jest bzdura, że to jest głupie, nie? Bo ludzie ogólnie chyba uważają, że to jest jakby oznaka przyjaźni i męskości, nie? Że o ty kurwa chuje jebany, nie? O ty skurwysyn, co się gapisz, cwelu, nie? I tak dalej.
I że to jest fajne, nie? Ale my żeśmy doszli do wniosku, chociaż my nie jesteśmy cieciami, nie jesteśmy parowami, nie? Żaden z nas. Znaczy, no, oprócz dwóch. I to nie ja. Nie, i to nie jestem ja. Moim zdaniem przynajmniej. My... Czekajcie. Doszliśmy do wniosku, że w tym coś jest takiego trochę na rzeczy, jak ktoś się tak tu zgarze. Jak ktoś tak do was mówi, to nie czujecie pewnego takiego, kurwa, jednak... gniewu delikatnego, że... Czy ktoś w ogóle lubi być tak nazywanym? Jak, nie wiem, ty wszystkie bluzgi idą? Przecież to nie jest miłe, nie? W sumie. Więc jeżeli naprawdę się lubimy i nie chcemy mieć sobie nic za złe nigdy, bo to jednak gdzieś w człowieku zostaje, jak przychodzi jakiś koleś, bo w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, nie? Jest sobie gościu, ogólnie znacie się i tak dalej. I zaczyna cię bluzgać, nie? Oczywiście niby na fazę. I w pewnym momencie się zaczyna zastanawiać, że... Ej, ale może on to mówi, bo naprawdę coś mu tam... Nie wiem, może czegoś mi zazdrości, albo może nie lubi mnie jednak. I w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, no dobra, czyli w sumie to jest jakiś koleś, to nie jest moja rodzina i tak dalej. Przychodzi i mi bluzga. I w sumie... Chuj mu w dupę. I my żeśmy stwierdzili... Że tym bardziej coś takiego się może stać, kiedy na przykład ty masz jakiś ciężki okres w swoim życiu, dajmy na to, ktoś z twojej rodziny jest ciężko chory, umierający nawet, albo jakiekolwiek inna przyczyna taka, że ty jesteś teraz nie w sosie, jest źle, przychodzi jakiś koleś i cię kurwa bluzga, nie? Wiadomo, że tam na żarty, ale nie jestem w nastroju. A nie muszę się każdemu, kurwa, tłumaczyć z tego, co się dzieje w moim życiu prywatnym, nie? Mimo, że się znamy, jesteśmy kumplami, przyjaciółmi i tak dalej, no to może jednak chciałbym to zostawić dla siebie. Wtedy mówisz oczywiście, weź nie bluzgaj, nie? Bo nie jestem w nastroju. Ale później i tak sobie myślisz, to zostaje w człowieku, że... No nawet się, niby jesteśmy przyjaciółmi, a nawet się nie zastanowił, czy mnie to nie wkurwi, nie? I my po prostu w pewnym momencie, i to było bardzo dawno temu, jak byliśmy nastolatkami, doszliśmy wszyscy do wniosku, ej, my się nie bluzgamy. Jak coś tam ludzie lubią się bluzgać i tak dalej, to jest ich sprawa, ale my się kurwa nie bluzgamy. No. Bo to się może źle skończyć, może źle trafić jeden na drugiego, może jednak coś faktycznie w tym będzie, że jeden drugiego naprawdę będzie chciał pocisnąć, może będzie szukał momentu. My się szanujemy i my się nie bluzgamy. I tak zostało do tej pory. I teraz spotykam różnych ludzi na swojej drodze i niektórzy z nich już uważają, że jesteśmy dobrymi znajomymi, kumplami, nawet przyjaciółmi. I ja muszę tym ludziom tą samą zasadę tłumaczyć, że ja się nie bluzgam z ludźmi, których szanuję. Po prostu się nie bluzgam. Czasami, ale to tak... Nie wiem, co jest łajzo, ciamajdo, coś takiego, kurwa, nie bez przesady takiego, nie? tak się bluzgamy, nie? Takiego właśnie, nie, że tak chamsko, tylko co jest parówko, nie, na przykład. Coś takiego, mówię, niebolesnego, nie? Od razu. Najgorszy zawód jest wtedy, kiedy taki nowy ktoś, że tak powiem, kręgu znajomych tego nie rozumie i nie akceptuje i dalej myśli, że jeszcze później pierdoli ci, że ole ty kurwa, nie znasz się na żartach, nie? No każdy ma inne poczucie humoru. Ja osobiście uważam, że nie ma sensu, bluzganie nie ma sensu, nie? I nie uważam, że to jest, nie wiem, niemęskie, że ja mówię, ej, nie bluzgajmy się, to jest bez sensu. Ja uważam, że to nie jest, wiecie, dzipowate, nie? Ja uważam, że to jest rozsądne. Możecie dać znać w komentarzach, jak to u was tam wygląda. Bo też pamiętajcie, że może wam się wydawać tylko, że wszystko jest ok, jak się tak bluzgacie. A potem przyjdzie co do czego i ten kumpel, którego tak fajnie ci się bluzgało, na przykład nie pomoże ci. I będziesz się zastanawiać, czy ci nie pomógł dlatego, że nie mógł, czy dlatego, że nie chciał. Na przykład, nie?
Dlatego to jest jedna z moich zasad. Jak ja mówię, że się nie bluzgamy, to albo się nie bluzgamy, albo wypierdalasz. Centralnie. Bo jeżeli nie potrafi ktoś tego zrozumieć, jak ja mówię, i uszanować, że okej, okay, no dobra, nie? To wypierdalasz. Centralnie. Tak to wygląda u mnie. A jak to tam wygląda u was? No, no nic, musimy zbierać to ammo, wiecie sami, co jest grane. Troszkę żem tu zebrał. Przydałoby się więcej. Do snajpy myślę, że jak teraz podjadę, to tam będzie koleś miał ze 40 minimum i to powinno wystarczyć na razie. Jak będziemy musieli, no to po prostu będziemy robili następne zakupy. Nic nie zrobisz. Tutaj wziąłem te rzeczy właśnie, żeby mieć coś na sprzedaż. A my, moi drodzy, zobaczymy się w następnym odcinku, w którym już prawdopodobnie wrócimy oczywiście na ten poziom czwarty bazy odrodzenia i tam, miejmy nadzieję, dokonamy ostatecznego rozpierdolu. Przynajmniej na tym poziomie. A co dalej, zobaczymy w następnych odcinkach. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie po sobie łapeczkę w górę. Subskrybujcie. Komentujcie. Oceniajcie i wpadnijcie do innych materiałów. Tam też się świetnie bawimy. I będziemy się bawili jeszcze w niejednej zajebistej, lepszej lub gorszej w zasadzie grze na kanale. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie.